Trenerze, dziś Zagłębie zmierzyło się z naprawdę wymagającym rywalem i Niemcy troszeczkę tych błędów dziś obnażyli naszej drużyny. Tak, ja myślę, że błędów. No, stworzyli si dwie sytuacje, i když musím powiedzieć, że Pilkasko wyglądali lepiej niż naša družina. My jsme prakticky za celých 90 minut nestvořili žádnou 100% brankovou situaci. No, oni nám dali branku po celém fragmentu hry a prakticky už nechci vědět v koncovce meču z kontrataku, ale těch situací taky neměli vělu, i když musím povědět, že jak jsem povedal na počátku, Pilkasko vyglądali lepěji jak naša družina. Czy tę dyspozycję Zagłębia w dzisiejszym meczu tłumaczyć można tymi ciężkimi treningami? Chłopcy mieli w nogach ostatnie zajęcia? Ja myślę, że Muniš taki trenuje, taki są w programu przygotowaw się, rozpoczynają myślę od tygodnia wcześniej niż my, także w ogóle nie chcę o tym rozmawiać. Myśmy zagrali złe spotkanie, trzeba znowu wziąć się do pracy a przygotować się na następny sparing. W takim razie koniec z tymi złymi informacjami. Dziś z naszej perspektywy przynajmniej tak nieźle wyglądał Miłosz Przybecki. Pierwszy mecz w drużynie Zagłębia Lubin i faktycznie chyba był tą najjaśniejszą postacią w naszej drużynie. Tak, ja bych powiedział, że lepszego meczu odegrał Łukasz Piątek, który był taki pracowity po cały czas meczu, wytrzymał 90 minut. Jest to praktycznie jego drugi mecz za Zagłębie. Miłosz ten praktycznie był po chorobie, a nie chcieliśmy ryzykować, tak jsme ho dali grát jenom pierwszą polovku a já myslím, že v pořádku na następný meč už bude znovu věci přigotovaný a odehraje už věci minuty.